Cześć, mam na imię Kasia i zapraszam Cię na wyzwanie. 2 tygodnie, 6 treningów. Za każdym razem będziemy sobie robić tabatę. Pierwsza część będzie stricte dotyczyła spalania, druga część będzie dotyczyła ujędrniania, modelowania, wzmacniania brzucha, pośladków, ud i ramion. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kochani, w okienku będą się pojawiały wersje trudniejsze. W związku z powyższym każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli właśnie rozpoczynasz swoją przygodę z ruchem, zapraszam do udziału. Jeżeli już trenujesz, też damy tutaj z siebie wszystko. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy trening będziemy, słuchajcie, rozpoczynać rozgrzewką, bo to jest, można powiedzieć, najważniejsze. No to co? Gotowa? Do dzieła! Maszerujemy i bierzemy sobie głęboki wdech i wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, pięknie, oddychamy, słuchajcie, cudownie, brzuch napięty przez całe ćwiczenia, długa szyja, plecy proste, cudownie i przechodzimy sobie do step touch i krążymy w tył. Pięknie, ręce napięte, obszerne ruchy w tył, cudownie, o to chodzi, startujemy, startujemy kochani, startujemy, nie ma zmiłuj, nie ma przeproś, obszerne ruchy, wszystkie ćwiczenia wykonuj we własnym tempie, słuchaj swojego ciała i wtedy to zadziała i stajemy sobie szeroko, przenosimy sobie ciężar z nogi na nogę. Dodajemy sobie ruch ręką. Pięknie. Daleko. Hop, 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 hop. Cudownie. Rozgrzewamy ciało. Rozgrzewamy, rozgrzewamy. A co? Trzeba rozgrzać, trzeba rozgrzać, żeby wszystko funkcjonowało jak należy. Cudownie. Stajesz w rozkroku, sięgasz w górę i w dół. Jeśli jesteś początkująca, możesz robić dosłownie tyle. Nie ma tutaj żadnych stresów. Stresy zostawiamy z tyłu głowy. Bo stresów to tylko, wiecie, głowa boli. A my sobie tutaj fikamy. Cudownie. Rozgrzewamy, rozgrzewamy. Pięknie. O to chodzi. I teraz słuchajcie, przechodzimy sobie do truchciku. Jeżeli truch sprawia Ci za duży problem, to maszeruj, ok? A kto może truchta sobie ze mną? Cudownie, wspaniale. O to chodzi, o to chodzi. Oddychasz, 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 oddychasz. Jest pięknie, jest cudownie. Jeszcze 5 sekund, jeszcze 4, 3. Na górze ekranu pojawia się opcja dla zaawansowanych, czyli dokładnie to samo, co ja teraz, ale z przeskokiem. Osoby początkujące podnoszą nogę i w górę, i w górę, i w górę, i w górę. Długa szyja, oddychaj, oddychaj. Dasz radę, dasz radę. Pierwszy trening zawsze jest najtrudniejszy, a potem idzie już z górki. Zobaczysz, jak forma wzrośnie. Jak obwody pójdą w dół i truchtamy, chyba że ktoś nie może, to sobie maszeruje, unosimy ręce do góry i w górę, i w dół. Możesz maszerować. Tak jest! O to chodzi. Ręce góra, dół. Ręce góra, dół. 8 sekund wytrzymasz. Powiem Wam, że ja też miałam małą przerwę od ćwiczeń. Więc mam nadzieję, że również wytrzymam. Cudownie. I znowu. Z przeskokiem zaawansowani. Początkujący nóżka w górę. Ale wysoko unoś nogę. Wysoko. Wysoko. Dasz radę. Jest pięknie. Jest cudownie. Złącz łopatki. Ściągnij barki. Postawa jest bardzo ważna. I po raz już ostatni, kochani, przechodzimy sobie do truchtu i ręce góra i dół, góra i dół, góra i dół. I tak jak wspomniałam,
będę robiła wersję łatwiejszą, natomiast wersja mocniejsza będzie pojawiała się na ekraniku mniejszym. 10 sekund, wytrzymasz. Cudownie. O to chodzi. Jest wspaniale. Rozluźnij, maszerujesz. Bierzesz głęboki wdech. Mam nadzieję, że serduszko choć troszeczkę uderzyło mocniej. Pięknie. I kochani, przyciągamy kolanko. Ile możesz. Trzymasz mocno napięty brzuch, ściągnięte barki. Słuchajcie, tabata to jest 8 ćwiczeń. Każde z tych ćwiczeń, ale tymczasem przyciągamy sobie stopę do pośladka, przeciwna ręka w górę. Każde z tych ćwiczeń będziemy wykonywać przez 20 sekund i będzie 10-sekundowa przerwa, ok? Czyli to 20 sekund na miarę Twoich możliwości, na Twojego maksa, ok? I przyciągnij drugie kolano. Zrobimy sobie dwie takie rundy. Jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, spokojnie możesz ten trening powtórzyć dwa razy. Przez to, że najpierw będziemy robić ćwiczenia na spalanie, potem na modelowanie. Jeżeli je powtórzysz dwa razy, to spalanie uzyskasz jeszcze lepsze. Stopy przyciągnij do pośladka, przeciwna ręka w górę. Pamiętaj o tym, to jest bardzo istotne, żeby zobacz, ściągać bioderka do przodu, czyli pupki nie ciągniemy za stopą, bioderka idą do przodu. Pięknie, zasłużyłyśmy na łyka wody, więc niezwłocznie, słuchajcie, bierzemy łyczka wody i przechodzimy sobie do tabaty. Jest cudownie, jest wspaniale. Już tutaj ustawiamy wszystko, żeby było tak, jak należy. Ok, kochani, tak jak powiedziałam, zaawansowane osoby będą miały w górnym okienku, natomiast my zaczynamy sobie, o nie włączyłam, już włączam, kochani, i zaczynamy sobie od marszu. Osoby zaawansowane, to co na górze, czyli skip, brzuch, kochani, mocno napięty, bardzo proszę, i na przemian strona praca rąk w górę. Jak najwyższy, jak najszybszy marsz, ok? To może leci z kipem, ale brzuch u wszystkich ma być maksymalnie, kochani, napięty. Jest cudnie. 6 sekund już tylko. Wyobraź to sobie, tylko 4, 3, 2, pięknie. I teraz wszyscy wykonują młyneczek. Osoby zaawansowane z podskokiem, 2 skoczki, zobaczycie. Osoby początkujące stają w rozkroku i schodzą w dół. Schodzą w dół, ale wszyscy ściągamy bioderka pod siebie. Pupa mocno do przodu, poślady napięte. Ręce mocno krążą, 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 krążą. Super. Wytrzymasz. Dasz radę. 3 sekundy. 2 sekundy. Brawo ty! I kochani, mój ulubieniec, małpy są, małpy skaczą niedościgle. Chodzi tutaj głównie o skóry boczne. Osoby początkujące, moją wersję, bez podskoków. Osoby zaawansowane lecą ze mną, to co w okienku. Oddychaj, czyli z przeskokiem. Skup się na tym, żeby skłon boczny był mocny. 3 sekundy, 2 sekundy. Pięknie. Kochani, don't worry, be happy. Jedziemy z happy fitem. Wszyscy to samo. Ręce w bok. Go! Jak najszybciej. Jak najszybciej. Wytrzymasz. Dasz radę. Napinaj brzuszek. Brzuch ma być napięty. Dawaj, 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 ręce, ręce. Delikatnie pochyl się do przodu. Masz tę moc. Dawaj, 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 dawaj. 3 sekundy. 2 sekundy. No i udało się przeżyć. Kochani, wracamy. Pierwsze ćwiczenie. Początkujący marsz ze mną. Zaawansowani skipping. No to go! Nie pochylamy się do przodu. Nie pochylamy się do tyłu. Mocno trzymamy brzuch. Delikatnie kładziemy stopy na podłodze. Oddychaj! Kto nie oddycha, ten nie żyje, pamiętaj. 5 sekund. 4, 3, 2. Cudownie, 10 sekund odpoczynku.
I znowu dwa podskoczki. Zaraz zobaczysz. A rozkrok i młyneczek dla początkujących. Bioderka mocno pod tobą. Słuchajcie, nie kręcimy tu. Kręcimy wysoko. Jak przyjdzie wiosna, pierwszy pokażemy ramiona. Tak jest. Więc zadbajmy o spalanko, zadbajmy o ramiona. A dzisiaj mocno popracujemy też nad dołem brzucha. Nad oponeczką, kochani, nad oponeczką. Cudownie. Jest pięknie, jest wspaniale. To co? Mały kieszonik. Do startu. Go! Mocne skłony boczne. Dawaj, 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 dawaj. Raz, 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 raz. Możesz wolniej. 10 sekund. Ty wybierasz tempo. Cudnie. Wspaniale. 3 sekundy. 2 sekundy. Cudownie. No i kochani, happy fitem z rękami kończymy tą rundę. Potem minutka przerwy, także daj z siebie wszystko. Go, 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 go. Mocno, 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 mocno. Dawaj, 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 dawaj. Raz i dwa, raz i dwa. 7 sekund. 6, 5, 4, ostatnie 3, dawaj, wyciśnij z siebie wszystko, dwa. Brawo. Jestem z ciebie dumna. Jestem z ciebie dumna, biorę szybkiego łyka, a ty weź łyczka i przygotuj sobie masę. Jak dobrze. Kochani, mamy 45 sekund do startu. Ja już przyjmę pozycję leżącą. Skupimy się na oponce, czyli na dole brzucha. 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund odpoczywamy. Jeżeli na kogoś to będzie za dużo, to wolniej wykonywać ćwiczenie. Jeżeli za mało, nie musisz robić tych 10-sekundowych przerw, ok? Super, to wracasz na swoje kółko. A my, kochani, zobaczcie. Leżenie tyłem, głowa uniesiona, podtrzymujesz ją rękami, tak? Jestem, zobaczcie, parę centymetrów nad. I teraz zobaczcie. Zaawansowali, podnoszą paluchy do góry, początkujący leżą stopami i zobaczcie, startujemy tylko unosząc pupę w górę, ok? Jedziesz, tylko pupa w górę, głowa nieruchomo, uniesiona, wyobrażasz sobie, że pod pępkiem masz taką nić, która, taki sznur, który wyciąga twoje pośladki w górę, ok? Super, tylko do paska, zobaczcie, tylko do paska. Pięknie, przerywamy. I teraz, kochani, pupa tym razem uniesiona, natomiast głowa wykonuje skłon. Skłon. Szeroko łokcie, nie ciągniesz brodą. Pupa jest cały czas uniesiona. Cudownie. Tak jest. Kochana, tylko 7 sekund. No kto jak nie ty. W górę wydech. W górę wydech. Pięknie odpoczywasz, jeżeli ci to pomoże, to możesz sobie na momencie przyciągnąć kolana do klatki piersiowej, trochę odciąży to brzuch. I słuchajcie, to samo co było, ale łączymy dwa ruchy, czyli skłon połączony z uniesieniem pośladków w górę. Góra, 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 wydech w górę, 5 sekund, 4, cudownie, 3. Dwie. Jest pięknie. Możesz przyciągnąć kolana do klatki. I kochani, teraz na koniec. Jako kolejne ćwiczenie wykonamy sobie taki pulsik w górze. Ok? W górze, pośladki i pupa. Pośladki, pupa. I pupa i głowa. Dawaj! No nie ma tam, że że boli, że piecze. Po to tu jesteś. Po to włączyłaś ten program, żeby piekło. No! Dawaj, 3 sekundy, 2 sekundy. Cudownie, kochani, cudownie. Powtórzymy sobie jeszcze raz te ćwiczenia. Czyli znowu, zaawansowali. Dajmy paluchy w górę. Głowa nieruchoma i pośladki jadą w górę i w dół. W górę i w dół. Wydech, wydech, wydech. Skup się na oddechu. Pięknie. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy i pauza. Chyba, że nie masz
ochoty jej robić, to jej nie robisz. Możesz cisnąć cały czas. A kto ci zabroni? Uwaga! Pupa w górę, tym razem skłon. Patrzysz w górę. Wydech dokonujesz wychodząc w górę. Wydech. 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 8 sekund. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Cudownie, jest pięknie. I równocześnie, kochani, idziemy sobie. Skłon i pupa w górę. Do startu. Go! Jedziesz. Wydech. 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 Zaawansowany, unosząc stopy w górę. Oddech. 10 sekund. Jest pięknie. Jest wspaniale. 6 sekund. 5 sekund. 4 sekundy. 3. 2. Pięknie, kochana. Jeszcze jedno ostatnie ćwiczenie. Potem, jeżeli masz ochotę, powtarzasz jeszcze raz całą zabawę, ok? Jedną, drugą. A tymczasem go, go, go! Skłon, skłon, puls, puls, puls! W górę, w górę, w górę! Pięknie jest, ale nie piecze, ale nie boli, może tak mówisz tam sobie. I dobrze, że cię piecze, mnie też piecze i tym bardziej się cieszę. Powoli, powoli przestanie, a efekt zostanie 3, 2, zwycięstwo, kochana, zwycięstwo. Przyciągasz kolana do klatki piersiowej. I teraz, jeśli jesteś zaawansowana, przewijasz sobie nagranie do startu tabaty. Jedziesz sobie wszystko po kolei. Jeszcze raz. A jeżeli jesteś początkująca, to razem ze mną już teraz przechodzisz sobie do wspaniałego, cudownego, ekstra bombowego stretchingu. Musimy zrobić krótkie rozciąganko. O to, kochani, chodzi. Wdech nosem, długi, spokojny wydech ustami. Kolanka są przyklejone. Super. O, jak dobrze. Dałaś radę, bądź z siebie mega dumna. I teraz kolana daj w jedną stronę, a ręce w drugą. Rozluźnijmy troszkę brzuch, który popracował. Możesz zamknąć oczy. Wykonujesz głęboki wdech nosem, długi wydech ustami. Jest pięknie. Cudownie. I zmiana. Ręce w jedną, nogi w drugą. Oddychasz. Cudownie. Musiał się zjawić nasz potwór, bo gdzieś by potwór wytrzymał cały trening. Oddychasz, wdech nosem. Długi, spokojny wydech ustami, relaksujesz się, jest pięknie. I kochana moja, obejmujesz sobie uda, zaokrąglasz plecy i delikatnie starasz się bujać w górę i w dół, delikatnie, spokojnie, powolutku, pięknie. Kiedy będziesz gotowa, starasz się zamachem wyjść w górę i przechodzisz sobie do siadu. Prostujesz prawą nogę, uginasz lewą, prostujesz plecy. Jesteś jaka? Jesteś mega dumna z siebie. Podniosłaś pupę. Z kanapy to się liczy. Bierzesz wdech i wyciągasz ręce. Oddychasz. Cudownie. I bierzesz wdech i z wdechem przechodzisz sobie do skłonu w kierunku nogi wyprostowanej. Nic na siłę. Ile dasz radę? Może być tyle. Jest super. Ale pamiętaj, chcesz poczuć, że mięśnie się rozciągają. Więc daj im szansę to poczuć. Oddychaj. Cudownie.
górę, kładziesz przeciwną dłoń na kolanie i wykonujesz skręt tułowia. Ale nie garbisz się przy tym, tylko wypychasz klatkę do przodu. Długa szyja, oddychasz. Wdech nosem, długi, spokojny wydech ustami. Super. I zmiana nogi. Głęboki wdech. Wyciągasz w górę. I wdech. Z wydechem przechodzisz do skłonu. Nieważne ile, choćby troszkę. Będzie cudownie. Pięknie. Oddychaj. Wyjdź w górę, połóż przeciwną dłoń na kolanie i wykonaj skręt tułowia. Oddychaj. Wdech nosem. No i co powiem Wam, kochani? Bardzo Wam dziękuję za ten trening. Jeżeli... Piesek poszedł. Trening się skończył, no to po co będzie dłużej siedział. Jeżeli Ci się podobało, bardzo Cię proszę, zostaw łapkę w górę, zostaw Twój komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. Kochani moi drodzy, gdzie Was zapraszam? Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na różne inne treningi. Tym razem wrzucę Wam salsę i wrzucę Wam coś dla maluszków. Może będziecie mieli ochotę sobie skorzystać. W opisie do filmiku, kochani, zostawiam Wam namiary na mnie. Gdzie mnie znajdziecie? Gdzie mnie znajdziecie na Instagramie? Gdzie mnie znajdziecie, kochani, na Facebooku. Przypominam, że prowadzę również wyzwanie właśnie na social mediach odnośnie mięśni twarzy, czyli redukujemy wspólnie zmarszczki. Filmiki są właśnie udostępniane z tym wyzwaniem na moich moich grupach pielęgnacyjnych. Wszystko macie w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie, życzę Wam bardzo miłego dnia. No i co? Zobaczymy się w środę. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa, piątka.